Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi kochani. Dzisiaj wpadam do Was z kolejnym świątecznym filmikiem. Tym razem chciałabym Wam pokazać, jak zrobić na szydełku takie podstawki pod kubki. Podstawki świąteczne, bo w kształcie bombek. Bardzo ładnie będą prezentowały się na świątecznym stole. A wzór jest bardzo prosty, bardzo łatwy i szybki w wykonaniu. Ja cały komplet tych 6 bombek zrobiłam w 2 wieczory, także spokojnie przed świętami jeszcze zdążycie podstawki wyszydełkować i ozdobić nimi później świąteczny stół. Ja wykorzystałam włóczkę w 6 intensywnych kolorach, włóczkę o nazwie Mimoza. Natomiast do tych zawieszek korzystałam z włóczki z odzysku, także nie powiem Wam zupełnie jaka to jest włóczka, coś lata temu zostało sprute i te kłębuszki sobie przeleżały u mnie w szafie. Jeżeli chodzi o kolor, to idealnie mi się wpasowały, bo właśnie szukałam kłębków w takim metalicznym kolorze, natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o szydełkowanie, to bardzo ciężko się szydełkuje tą nitką, ponieważ ona składa się z kilku nitek splecionych ze sobą, które się haczą, rozwarstwiają, szczepiają, plączą, także coś za coś. Kolor jest fajny, za to w robótce włóczka nie jest zbyt sympatyczna. Oczywiście te zawieszki możecie zrobić zwykłą szarą włóczką albo właśnie jakąś włóczką z takim srebrzystym błyskiem albo złotym, bo zawieszki do bombek mogą być również złote. Zapraszam Was teraz serdecznie na filmik. No i powiem Wam jeszcze, że korzystam z szydełka 3,5 mm. No i zaczynamy oczywiście od wykonania pętelki. I następnie robimy 4 oczka łańcuszka. I wbijamy się w pierwsze oczko, przeciągamy oczko ścisłe i zamykamy w kółeczko. W ten sposób. Następnie 2 oczka łańcuszka. I tutaj moi drodzy, zamiast pierwszego słupka będziemy zawsze wykonywać 2 oczka, nie 3. Tak, żeby te wszystkie słupki ciaśniej nam się układały. I teraz po wykonaniu 2 oczek łańcuszka wbijamy się 11 słupkami w kółeczko. Wykonujemy 11 słupków. No i ok, mamy już 11 słupków. Teraz wbijam się w pierwszy słupek tutaj na górze. I zamykam moje kółeczko oczkiem ścisłym. Tak to wygląda. Zaczynam okrążenie kolejne. 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. I teraz wbijam się w kolejne oczko. I wykonuję 2 słupki w to samo miejsce. I tak będzie wyglądać całe okrążenie. To znaczy, w każdy słupek wbijamy się teraz 2 słupkami po kolei. Dojechałam prawie do końca. Pamiętacie, że zaczęliśmy 2 oczkami łańcuszka za pierwszy słupek. W związku z tym w tym pierwszym oczku mam 1 słupek, a więc kończę to okrążenie przerabiając słupek w pierwszym oczku, z którego wychodzą mi 2 oczka, którymi zaczynałam okrążenie. I następnie wbijam się tutaj w górne oczko oczkiem ścisłym. I gotowe. Kolejne okrążenie. Znowu 2 oczka łańcuszka. W następne oczko
wbijamy się w jedno oczko dwoma słupkami. Można powiedzieć, że robimy taką literkę V, czyli dwa słupki wychodzą z jednego oczka. W kolejne oczko jeden słupek i teraz będziemy robić tak na zmianę. W następne oczko znowu dwa słupki, czyli literka V. I kolejne oczko, jeden słupek. I robimy tak naokoło. Ponieważ zaczynaliśmy słupkiem, w związku z czym to okrążenie powinniśmy zakończyć literką V, czyli dwoma słupkami w jednym oczku. I tak nam powinno wyjść, jeżeli wyjdzie nam inaczej. To znaczy, że gdzieś po drodze się pomyliliśmy. O, i łapię oczkiem ścisłym mój pierwszy słupek, czyli te dwa oczka. Gotowe. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. I tu już, moi drodzy, zaczynamy ten wzór robić analogicznie. To znaczy, dodajemy w każdym okrążeniu po jednym słupku do słupków oddzielających nasze literki V, czyli te miejsca, gdzie te oczka, w które wbijamy się dwoma słupkami. Już Wam pokazuję. Tu mieliśmy literki V oddzielone jednym słupkiem. Teraz wykonujemy sobie dwa oczka za pierwszy słupek, następne oczko zawsze literka V, czyli dwa słupki. I ponieważ w poprzednim okrążeniu rozdzielaliśmy literki V jednym słupkiem, to w tym okrążeniu rozdzielamy je dwoma. Czyli kolejne oczko, jeden słupek. Kolejne oczko, jeden słupek. I znowu dwa słupki w następne oczko. Czyli w tym okrążeniu dwa słupki rozdzielają nam te literki V stworzone z dwóch słupków. Zrobiłam dwa słupki w jedno oczko, czyli teraz w kolejne oczko jeden słupek i w kolejne jeden. I moi drodzy, w następnych okrążeniach postępujemy analogicznie, czyli dodajemy po jednym słupku do słupków rozdzielających te nasze literki V. I tak naprawdę ten wzór, czyli takie płaskie, pełne kółeczko, możemy powiększać w nieskończoność. To jest ważne też dlatego, że jeżeli będziecie szydełkować na przykład swoje podstawki cieńszą włóczką, no to wtedy automatycznie podstawki wyjdą mniejsze. Może więc warto będzie dorobić jedno okrążenie więcej. To już wiecie, jak to zrobić. Zrobiłam dwa słupki i znowu literka V, czyli dwa słupki w jedno oczko. Słupek i jeszcze jeden słupek w następne oczko i znowu literka V. I tak robimy całe okrążenie. No i jesteśmy już pod sam koniec naszego okrążenia. Pamiętacie, że zaczęliśmy słupkiem tutaj złożonym z dwóch oczek łańcuszka, w związku z czym nasze okrążenie kończy się literką V, czyli dwoma słupkami w jedno oczko oraz słupkiem. Więc mam literkę V, słupek, słupek, literka V, czyli tak jak powinno być, wszystko nam się zgodziło. No i ostatnie okrążenie, moi drodzy, według zasady, o której Wam przed chwilą mówiłam. Czyli zaczynamy dwoma oczkami, następnie wykonujemy literkę V, następne oczko. I teraz trzy słupki w trzy kolejne oczka.
czas. Dwa. Trzy. I znowu literka V, czyli dwa słupki w jedno oczko. I ponownie trzy słupki. I to będzie moje ostatnie okrążenie. No i zakończyłam nasze ostatnie okrążenie dwoma słupkami, ponieważ zaczynałam słupkiem, więc w sumie mam tutaj znowu trzy słupki, czyli wszystko się zgadza. Oczko ścisłe w pierwszy słupek. Najlepiej pod dwie nitki, żeby nie wyciągnąć oczka. Obcinamy nitkę. Wyciągamy. No i wrabiamy ją parę razy tutaj w brzeg, żeby nam się robótka nie spruła. No i teraz, moi drodzy, tak naprawdę to moglibyśmy już tak tą podstawkę zostawić i zająć się dzierganiem zawieszki. Ale jak widzicie, ta podstawka jest bardzo mięciutka. Troszkę się zagina. A w moim odczuciu nie wygląda jeszcze idealnie. W związku z tym ja ją troszkę stuninguję. Czyli zaraz Wam pokażę, co ja z nią zrobię. Na razie nitkę zostawiam po lewej stronie, później będę odcinała. Warto wykonać dwa takie kółeczka. I teraz, moi drodzy, tutaj mam prawe strony. Ja te dwa kółeczka zszyję lewymi stronami do środka, prawymi na zewnątrz. To może już sobie tą nitkę odetnę. To mogę, bo była zrobiona. Ok. No i teraz zszyję te boki. Można zszyć zwykłymi półsłupkami, jeżeli chcecie. Ale ja, nie wiem, czy zauważyliście, wykorzystałam do brzegu ściek. Z tej strony lepiej widać. To są oczka rakowe. Film o oczkach rakowych znajdziecie na moim kanale. W rogu macie link do filmu. Tam jeszcze raz dokładnie pokazuję, jak wykonać oczka rakowe. Natomiast oczka rakowe to nic innego jak słupki, przepraszam, półsłupki, przerabiane w spak, do tyłu. Tak jak rak chodzi do tyłu, tak przerabiamy te półsłupki w przeciwną stronę. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Będziemy łapać cały brzeg naszych podstawek, czyli pod dwie nitki z jednej strony i pod dwie nitki z drugiej strony. Przeciągam nitkę, wykonuję oczko i następnie w to samo miejsce raz jeszcze przeciągam nitkę i wykonuję półsłupek. No i teraz normalnie byśmy jechali w tą stronę, a my będziemy jechać do tyłu. W tą stronę, w stronę dłoni, w której trzymamy szydełko. A więc wbijamy się. To jest bardzo łatwy ściek, po prostu trzeba wejść w rytm i się go nauczycie. Wbijamy się znowu pod dwie nitki z jednej strony, pod dwie nitki z drugiej, przeciągamy i przez dwa. Pod dwie nitki z jednej, pod dwie nitki z drugiej, przeciągamy i przez dwa. Wychodzi nam taki taki brzeg jakby owinięty niteczką. Trzeba uważać, żeby złapać oba brzegi kółek, obu kółek, żeby nam gdzieś nie powstała luka. No i tak wygląda brzeg obrobiony oczkami rakowymi, czy tak jakby owinięty nieco włóczką. Teraz kończę
okrążenie, czyli wbijam się tutaj w pierwsze oczko, przeciągam nitkę, następnie przeciągam ją jeszcze tutaj przez oczko. Mogę nitkę odciąć. Wyciągam. No i wrabiam ją tutaj. Kilkakrotnie, aby się nic nie spruło. A potem wszystkie końcówki nitek, jakimikolwiek zostaną, to po prostu wciągam w środek pomiędzy dwie podstawki, które są ze sobą zszyte. Jeszcze ta. Nie ma. No i teraz, moi drodzy, jak widzicie, taka podstawka jest dużo grubsza, dużo sztywniejsza. Jeżeli macie ochotę, można również wyciąć tekturkę o średnicy naszej podstawki i między te dwie podstawki włożyć. Wtedy ta podstawka będzie na pewno bardzo sztywna, chociaż nie jestem tego zwolenniczką, ponieważ będzie trudno taką podstawkę z tekturką w środku uprać, a podstawki brudzą się i trzeba je prać. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy już do ostatniego etapu, czyli do naszej metalowej zawieszki. Ja szydełkuję z dwóch nitek na raz, żeby troszeczkę było grubiej. Będę to robiła wolno, ponieważ tak jak Wam powiedziałam na początku, ta nitka mi się strasznie dzieli i muszę bardzo uważać. Generalnie to jest moja prawa strona podkładki, ponieważ tutaj bardzo ładnie widać ten brzeg z oczek rakowych. Tutaj ten brzeg jest troszeczkę inny, w związku z czym uznaję, że to jest lewa strona, a to będzie moja prawa. Wybieram sobie któreś miejsce i zahaczam sobie nitkę. Wbijam się pod brzeg z oczek rakowych. Przeciągam i robię jedno oczko. I teraz wykonuję jeszcze 5 półsłupków. Następne oczko. I tutaj, moi drodzy, przeciągam i przeciągam. Natomiast z tyłu nitkę wrabiam sobie, nie wiem, czy to widać, już pod słupki. Tak, żeby później z nią już nie kombinować i nie wrabiać jej oddzielnie, tylko po prostu ją już później obetnę. Tak? Czyli kolejny słupek, następne oczko, wbijam się pod rząd oczek rakowych i pod tą końcówkę srebrnej nitki z lewej strony. No i jeszcze raz, kolejne. Trzy. Cztery. I pięć. Czyli mamy oczko plus 5 półsłupków. Teraz robię oczko łańcuszka i odwracam robótkę. Widzicie, jak mam wrobioną nitkę srebrną? Wystarczy ją po prostu tutaj później obciąć. I teraz zrobiłam oczko, wbijam się tutaj pod pierwszy półsłupek i wykonuję półsłupek. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Oczko, łańcuszka, odwracam robótkę i ponownie. Raz, 2, 3. 4
i tu będzie piąty półsłupek. Ok. No i teraz oczko łańcuszka, odwracam robótkę i teraz przechodzę sobie na środek oczkami ścisłymi. Nie wkłuwam się w pierwszy półsłupek, tu pierwsze oczko, tylko w drugie. Wykonuję oczko ścisłe i w kolejne oczko i oczko ścisłe. Jestem na środku. No i teraz robię tą zawieszkę. Ja ją robię z 12 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i teraz wbijamy się szydełkiem w to samo miejsce. Wykonujemy oczko ścisłe. W ten sposób. Odcinamy nitkę. Wyciągamy i przerabiamy ją kilkakrotnie. Ja robię to wyjątkowo ostrożnie i uważnie, ponieważ moja nitka jest śliska i tym bardziej łatwo może mi się tutaj po prostu wyślizgnąć z pomiędzy oczek. Ok, myślę, że wystarczy. No, jesteśmy po naszej lewej stronie, więc teraz mogę te nitki obciąć. I nasza podstawka jest gotowa. Pom. Jak widzicie, wzór bardzo prosty, bardzo przyjemnie się szydełkuje, trzeba tylko uważać tutaj przy powiększaniu kolejnych okrążeń o słupki i skupić się na tym, żeby po prostu się nie pomylić, nie zrobić tych słupków za dużo czy też za mało, bo wtedy nam to kółeczko idealnie równe nie wyjdzie. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.